Cześć, witajcie w 67. Dzisiaj ze mną przy stole wirtualnym jest Franek. Cześć, Franku. Cześć, cześć, witam gorąco. Zaczniemy od razu od takiego newsa, nie newsa, że się tak wyraża, czyli State of JS 2021-2022 właśnie otworzyło swoje wrota przed nami deweloperami, więc możemy wypełniać te całe service. Chciałbym ci dzisiaj trochę opowiedzieć o błędzie w Safari i WebKicie i dodatkowo o tym, jak to nasz fejter znowu gdzieś przebija się do mainstreamu i jeszcze o tym, jak to Adblock jest trochę bardziej legitny w takim fajnym wielkim kraju, jakim są Stany Zjednoczone. No ja z kolei trzy biblioteki, którymi chciałbym się podzielić. One gdzieś tam się pojawiły na przestrzeni ostatnich tygodni i widzę, że nie były jeszcze wspominane w odcinkach, więc o nich powiem. To jest Tinybase, czyli baza danych na frontendzie, na kliencie, React Native OAuth, czyli Visual Regression Testing for React Native, no i Deoxys, czyli biblioteka cross-platformowa w Rustie do pisania UI. DevSpresso. Newsy przedstawi dzisiaj Piotrek i Franek. Dobra, zacznijmy od tego nieszczęsnego baga, który się pojawił w Safari i WebKicie. To jest dość ciekawy, bo Fingerprint.js, czyli firma, która staje się software house'em i jednocześnie ma też parę produktów, w tym i biblioteka do fingerprintingu, jak się można domyślić, pisaną w JavaScriptie, zgłosiło, że jest bug w Safari i sprawdzili to u siebie na wszystkich urządzeniach, czyli na macOSie, na iOSie, czyli na iPhone'ie i na iPadOSie, czyli właśnie na iPadzie. I okazuje się, że Safari likuje dane. A dokładniej mówiąc, IndexedDB API likuje dane, które jest używane przez Safari. A do czego jest IndexedDB? No to jest takie API, które pozwala nam na wrzucenie informacji o tym, co byśmy chcieli przechodzić, jeżeli chodzi o konkretne dane, typu, nie wiem, dla konkretnego protokołu, czyli HTTP, czy HTTPS-a, hostname'a, jakiegoś portu, możemy utrzymać trochę jak ciasteczka informacje, czy całe dokumenty, czy też skrypty, które chcielibyśmy wykorzystać na konkretnej domenie. No i koncept wyglądał tak, że niestety, jak się okazuje, leak polegał na tym, że dane, które wyciekały z tej, powiedzmy, małej baski, wyciekały dokładnie na temat Google'a, czyli całe nasze Google account było dostępne i można było sobie w łatwy sposób wyciągnąć nie tylko user ID, które przede wszystkim wyciekało, ale na podstawie tego dalej dostać się po People API od Google'a o naszych wszystkich danych, nie? Czyli o imieniu, nazwisku, o tym, gdzie rzeczywiście jest wykorzystywane, do jakich serwisów się łączymy Google'em, no, mnóstwem rzeczy. Głównie to chodziło o ten bug, który tam jest. To ważne, żeby ten leak polega na tym, że IndexedDB ma policy, tak jak ciasteczka, czyli mamy same origin i cross origin, no i same origin policy nie było efektywne. I powodowało to i wyłącznie tyle, że pomiędzy mnóstwem różnych okienek, czyli pomiędzy tak naprawdę kartami, przekazywane były dane, a nie powinny być. Rozumiem. Tak, to klasyczny błąd. Ale aż dziw, że tyle to się trzymało, bo to brzmi jak jedna z najważniejszych rzeczy w przeglądarce, więc aż dziw, że w Safari to było. Ciekawe, czy to było tak, że się pojawiło dopiero teraz, czy od zawsze było i o tym nie wiedzieliśmy. No właśnie, to jest ciekawe. Nie mam oficjalnej tutaj info. Z ciekawostek, jeżeli chcecie sprawdzić, jakie dane dokładnie o was wyciekały i korzystacie oczywiście z Maca czy z iPhone'a, jest taka fajna strona, która się nazywa safarileaks.com i ona na podstawie tej, jakby ta stronka na podstawie tego, co ma w przeglądarka, pokazuje nam informacje, które da się wydobyć z IndexedDB. To jeżeli mogę coś dodać tylko jeszcze o Safari Leaks, bo chciałbym już powiedzieć o swoich bibliotekach, aż mnie korci, to śmieszna nazwa, że w sensie dorwali taką domenę Safari Leaks, chyba nie można mieć lepszej domeny, jeżeli mówisz o Safari Leaks niż safarileaks.com, to zawsze fajne, jak takie domeny trafiają w odpowiednie miejsce. I w sumie pierwsza biblioteka, o której chcę powiedzieć, też ma tego rodzaju szczęście, bo nazywa się Tinybase i zasadniczo jest właśnie tym, czyli jest miniaturkową bazą danych, którą mamy na kliencie, napisaną w JavaScriptie, działającą też TypeScriptem,
która pozwala po prostu przechowywać dane zamiast w obiektach, tak, które prędzej czy później stają się no, męczące do pracy, do optymalizacji. Tworzy taką znaną nam ze SQL-a, ale nie SQL-ową, bazę danych, w której mamy tabelki, mamy komóreczki, mamy wszystko to, co znamy, po prostu schemę, tak? I ustrukturyzowany sposób trzymania danych i pozwala z tymi danymi synchronizować na przykład Reactowe UI. Więc jeżeli mamy jakieś dane, które działają w ten sposób, czyli że jest ich wiele, trzeba je uporządkować i korzystamy z tego, że właśnie można, że na przykład skorzystalibyśmy z tego, że można to zindeksować, tak? Czyli z przyspieszenia tego rodzaju, czy gdzieś tam między tymi danymi, są relacje, no to, to myślę, że to jest bardzo przyjazne narzędzie dla tego projektu, bo najzwyczajniej w świecie będziemy mieli coś lepszego niż czyste obiekty, a jednocześnie nie będzie to ciągłe kole do API, komunikowanie się z backendem, które zazwyczaj po prostu jest wolne, bo najczęściej w tym wszystkim najwolniejszy jest protokół HTTP, którym łączymy się z naszym API. Więc wydaje mi się, że ta biblioteka, jeżeli ktoś ma bardziej złożony stan, nie mówię o prostych counterach, tylko coś, co nie wiem, jakieś dużo, dużo danych w tabelkach, a chcemy je trzymać po stronie klienta z jakiegoś powodu, to TinyBase może być akurat rozwiązaniem dla tej osoby. Okej. Fajnie to wygląda, nie ukrywam. Jest to bardzo, bardzo reactowe. I tak, co ciekawe, prawda. Wygląda to tak, że równie dobrze możemy te wszystkie dane sobie przechować też za pomocą TinyBase'a. Czy to nadal w przeglądarce, czy w pliku, czy nawet wysłać to na serwer, jeżeli potrzebujesz i później sobie to po prostu pociągnąć i wczytać do TinyBase'a. Wow, tak. Bardzo fajny model. Bardzo fajnie to wymyślili. Wiadomo, że no, ktoś musi być sympatykiem baz danych i tak jak mówię, nie ma też tego, co wkładać w każdy projekt, no bo jeżeli mamy proste przykłady, to będzie to znaczący overkill. Ale sama baza, w sensie samo to TinyBase nie waży też dużo, więc tak jak mówię, są na pewno use case'y, gdzie to będzie bardzo przydatne, więc fajnie, żeby taki projekt znać i gdzieś tam w razie czego wyciągnąć go z kieszeni i powiedzieć, tak, to jest idealne rozwiązanie naszego problemu. No. Jeżeli uderzycie właśnie, wydaje mi się, że w taki sufit wydajnościowy z obiektami, bo jeżeli zmieniamy obiekty gdzieś tam, to w sensie niemutowalność obiektów, immutability, to wtedy myślę, że TinyBase będzie jak najbardziej na miejscu, a że tydzień temu pojawiła się wersja 1.0, no to można próbować i można, myślę, dać czadu z tą biblioteką. To polecamy jak najbardziej. Ja sam z chęcią z niej pewnie skorzystam w niektórych aplikacjach, które mam, tym bardziej, że sam podstawowy moduł Store, który powinien wystarczyć w 50% czy nawet pewnie z 70% z tego, co gdzieś tam opisują u siebie w dokumentacji, waży że całe 2,6 kilobajta. No po prostu wow. Dokładnie tak. No, a jeżeli byście na przykład robili refactor, znalazłszy TinyBase'a, chcielibyście zrobić refactor ze swojego starego sposobu trzymania danych na nowy, a nie chcielibyście, żeby cokolwiek się zmieniło dla użytkownika, jeszcze do tego jakże nieznaczącego zestawu wymagań dorzucimy, że twoja aplikacja jest w React Native. Jeżeli chcielibyśmy zrobić ten refactor, który nie dotknie tak naprawdę w ogóle użytkownika, to takim narzędziem będzie, żeby to jakby uzyskać i mieć pewność, że to wszystko działa, będzie React Native All, czyli narzędzie, które robi screenshoty w poszczególnych stanach aplikacji i porównuje te screenshoty między sobą. Co oznacza, że jeżeli na przykład nawigujemy do głównego page'a, robimy screenshot i sprawdzamy, czy ten screenshot jest taki sam jak w poprzedniej wersji deploymentu i przechodzimy sobie po kolei. Przy każdym momencie bierzemy screenshot, sprawdzamy, czy się zgadza, tak? Więc właśnie w idealnym przypadkiem, gdzie coś takiego się przydaje, jest kiedy zmieniamy jedną bibliotekę na drugą. Nie chcemy, żeby użytkownik odczuł jakikolwiek dyskomfort, żeby jakiś feature przestał działać i ten visual regression testing, bo tak nazywa się ta technika, brania kolejnych screenshotów, porównywania będzie pasował jak ulał, no bo użytkownik będzie widział dokładnie to samo, więc screenshoty się nie będą zmieniać, a my pod spodem wymienimy silnik, na którym to wszystko działa. To nie jest jedyny przykład, gdzie visual regression testing się przydaje, ale jeżeli chcemy coś mądrzejszego niż snapshoty, które mają swojego rodzaju problemy, bo gdzieś tam zmiany parametrów, inny sposób ich zapisu, często te snapshoty psuje i one mają tendencję, że po prostu jest dobry i gdzieś te testy tracą na znaczeniu, o tyle właśnie moim zdaniem to screenshotowe porównywanie daje trochę lepsze efekty. I można to uzyskać w React Native, za pomocą React Native All w właśnie React Native. Także to jest biblioteka przygotowana przez Software chyba House, tak mi się wydaje, że to jest Software House, Formidable. Oni są znani z wielu bibliotek, więc to też jest całkiem duży gracz i konkretny, który za tą biblioteką stoi, więc o ile oni mówią, że to jest biblioteka work in progress,
To ja powiem szczerze, że aż mnie korci, żeby to do swojego projektu włożyć, bo mamy taki problem, że mamy tam testy end-to-end, ale one nie zawsze dobrze działają, a te screenshotowe testy myślę, że nam by się bardzo przydały, a nie kosztuje wiele, żeby te testy przygotować. Więc to narzędzie bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że będzie szybko rosło, bo wiadomo, że jest młode, nazwijmy to. Tak, mi się też bardzo podoba, że mają taki piękny opis, że hej, jasne, mamy to narzędzie, to no działa, jakby, no jasne, jest still in work in progress, ale mamy dokumentację, która jest prosta i jednocześnie już wam dajemy narzędzia za pomocą GitHub Actions. Po prostu jesteś w stanie sobie to użyć w GitHub Actions tak normalnie i bez żadnego problemu powinno ci robić visual regression testing w CI-u. Wow, jakby ktoś to ewidentnie przygotował, przemyślał. No doświadczeni gracze zawsze robią sprytne ruchy. Taką widzę zasadę w tym i korelację. Tak, i jeżeli chodzi o trzecią bibliotekę, o której chcę powiedzieć, żeby się nie rozdrabniać, to chyba tam, od której jestem, znaczy względem której mam największe oczekiwania, nazywa się Deoxys. Tak jak już wspominałem, jest napisana w Raście. Jest mocno inspirowana Reactem i zasadniczo jakby jej jednym z haseł jest to, żeby Reactowi deweloperzy czuli się jak w domu. I za pomocą Rasta pozwala pisać interfejsy, które działają wszędzie. Czyli to jest coś takiego jak React Native, a nawet więcej niż React Native, no bo React Native jest nastawiony na renderowanie do tych prymitywnych, tak to się nazywa, komponentów jak view, jak tekst. A tutaj i dopiero potem gdzieś mamy React Native Web, które pozwala robić to z przeglądarką. Tutaj w Deoxysie wbudowane jest wsparcie dla weba, dla desktopa, dla mobilek, więc mamy no, dużo celów do deploymentu z jednego codebase'a. No i oprócz tego mamy też Rasta, który sprawia, że nie będzie nigdy żadnych nazwijmy to runtime errorów, tak? Czyli w momencie, w którym coś tam jest undefined i nie jest funkcją i zaczynają się problemy. I mimo, że wiem, że wszyscy przerzucili się na TypeScripta i TypeScript pozwala usuwać te errory, TypeScript jest tylko nakładką na JS-a i te błędy też czasami mogą się przedrzeć, zwłaszcza jeżeli komunikujemy się z API i z tego API coś nie przyjdzie tak jak trzeba, gdzieś tam się to wszystko posypie na którymś etapie. Nie w Deoxysie, bo Rust nie pozwala na tego rodzaju odejście. Tam bardzo, nie wiem, czy jeżeli pracowałeś z Rustowym kompilatorem, no to on tak naprawdę co krok na ciebie patrzy złym wzrokiem i rzuca się o każdą najmniejszy problem. Nie pozwala ci żadnego kodu z jakimkolwiek błędem przepuścić. Natomiast później właśnie rezultatem jest to, że twoja aplikacja, kiedy ją wypuścisz, nie ma żadnych tego rodzaju błędów. Więc to są te największe plusy tej biblioteki. No i już na stronie to, co mi się bardzo podoba, jest dużo przykładów aplikacji, które za pomocą tej biblioteki jest zrobionych. I te przykłady są zdeployowane właśnie, mogą być na komputer, mogą być na przeglądarkę, mogą być na mobilki, więc wszystkie te najważniejsze cele są obskoczone. Nawet ich strona jest napisana w ich własnym frameworku, co nie powinno dziwić, ale jednak jak patrzę na tę stronę, no to nie widać zupełnie, żeby to była strona jakaś w Raście, czy coś niezwykłego, żeby to było, co jest akurat plusem w tym jednym wypadku i co mi się bardzo podoba. No bardzo fajnie to wygląda, no naprawdę, te guide'y, które mają, wygląda to super, jakby tak to powinno wyglądać, żeby, powiem ci tak, kiedyś o Reactie się mówiło, że ta dokumentacja była średnia, no to widać, że tutaj taki Deoxys, który tak naprawdę ratuje, no właśnie, ma lepiej przygotowaną, przynajmniej guide'y, nie, pytanie jak z dokumentacją, ale też wygląda na całkiem fajnie. To prawda. Opisującą większość rzeczy, którą my jako reactowcy wykorzystujemy w tym. Część rzeczy ze state managementu. Co ciekawe, część elementów nadal ma puste strony oczywiście, więc ewidentnie widać, że ktoś o tym myśli i chce to ogarnąć. Przykład suspense. Tak, jest tutaj wbudowany suspense. Trochę inny. W sensie to właśnie jest jedna z rzeczy, które działa trochę inaczej, czyli suspense nie jest wbudowany głęboko w bibliotekę, jest trochę wyżej i jest też jakby inny sposób podchodzenia do tego, jak się fetchuje dane, bo używa się tutaj coroutines. Ja nie jestem ekspertem rastowym, trochę robiłem podejść pod to, ale chyba jestem za cienkim programistą, żeby zrobić to sensownie i się namęczyłem mocno. Natomiast, tak jak mówię, jest tutaj trochę po prostu inaczej, nie ma tej asynchroniczności w ten sposób, jak to jest w Reakcie. Na to trzeba zwrócić od początku uwagę.
Bardzo fajnie, też mi się podoba i zwłaszcza na fakt, że gdzieś tam miałem się rozglądać za ostatnio za biblioteką. W sensie my mamy doświadczenie, ja w swoim firmie, w której pracuję, mam doświadczenie z React Native i z tego React Native jestem całkiem zadowoleni, natomiast no, ma to swoje, powiedzmy, problemy React Native sam w sobie, zwłaszcza jeżeli złożymy, w sensie każda z rzeczy, mówię tutaj o TypeScriptie, mówię tutaj o React Native, mówię tutaj o Reactie samym w sobie. Każda z tych bibliotek jest cudowna, kiedy rozmawiamy o nich osobno. A potem przychodzi moment, kiedy musimy to razem skonfigurować, tak? Czyli do TypeScript, do React Native z deploymentem, coś tam, coś tam. I tu się zaczynają schody w każdym projekcie, kiedy próbujemy te kilka fajnych bibliotek połączyć, żeby tworzyły jedną spójną całość. I wydaje mi się, że tutaj trochę ten problem jest zarazony, bo wiele rzeczy jest zbudowanych, więc działa, po prostu działa. Nie musisz się zastanawiać nad tym, jak je posklejać, żeby działało. Więc to też jest moja duża nadzieja związana z tą biblioteką. No, dokładnie. Nie, naprawdę fajne. Sam się sędzią zainteresuje, tym bardziej, że też miałem podejścia do Rasta ze dwa razy. I jak na początku wydawało mi się, że to jest strasznie dziwny język, tak zaczynam to coraz lepiej rozumieć. Wciąż jestem za cienki, żeby powiedzieć, że jestem programistą Rasta. Bardziej czuję się jak mała taka, że się tak wyrażę, małpka, która kopiuje kod, odpala, mówi działa, okej, dobra, to teraz kawałek sobie go przepiszę. To ja coś podobnego. Coś bardzo podobnego. Dla mnie najbardziej przerażające w Raście zawsze było to, że jest tam strasznie dużo wykrzykników, jakichś tutaj tych ampersandów, tak? I że tutaj wszystko jest jakby takie, jeszcze jest to takie loop, którego używasz, żeby posprawdzać rzeczy. No, tutaj jest takich kilka, których się używa jakby do bloków, tak? I że te bloki, które są wewnątrz. Jest parę takich rzeczy, które jakby syntaks jeszcze, zwłaszcza jak przeskakuje z TypeScripta, mnie troszeczkę przeraża. Namespacy jeszcze są te takie, ten podwójny dwukropek, że patrzę na to i na początku mam takie jakbym patrzył na chińskie znaczki, ale za chwilę to się udaje odkręcić i już wtedy czaję, co się dzieje. I wtedy już jest całkiem płynnie, tak? Wtedy faktycznie zauważam te plusy Rasta. Pomimo męczarni po drodze, to efekt końcowy jest fajny. No, dokładnie. Dobra, to słuchaj, to taka ciekawostka, bo zakładam, że używasz u siebie w przeglądarce bloka, jakiegokolwiek. I teraz ciekawostka jest taka, że AdBlock, a dokładnie tak naprawdę Axel Springer wystawił to, lawsuit było, nie? Pozwał firmę, która jest za AdBlock Plusem, czyli wytworzy. Jest to niejakie IOO GmbH, czyli tak naprawdę niemiecka firma. I ciekawa sprawa jest taka, że ten pozew oczywiście poszedł w Stanach Zjednoczonych. No, standardowo. Oczywiście. Tam można wygrać najszybciej. I głównym powodem, dla którego Axel Springer wrzucił ten pozew, to był koncept taki, że uważa, że AdBlock robi im copyright infringement. Jakby wpływa na to, jak działa cała strona, może przesuwać rzeczy i inne podobne elementy, więc wpływa na ich na rzeczywiste prawo do kopiowania i tak dalej. No i sąd uznał ostatecznie, że nie wpływa AdBlock w żaden sposób na właśnie copyright infringement. Co więcej, stwierdził, że użytkownicy powinni mieć wybór i wolność w wybieraniu tego, czego chcą, bo mogą nie chcieć na przykład używać AdBlocka do tego, żeby zablokować ładowanie się zbędnych obrazków. Używać AdBlocka, by dezaktywować JavaScript, który nie jest im na początku potrzebny i żeby tylko strona się załadowała, głównie ten JavaScript, który trakuje. No i oczywiście, żeby zablokować wszelkie pop-upy, trackingi i tak dalej, żeby to też jest ważne. Kolejna rzecz, jak już myślimy o tym elemencie, to nagle stwierdził sąd, że no ale jeżeli byśmy pomyśleli, że właśnie użytkownicy używają AdBlocka do na przykład dezaktywowania JavaScriptu czy przesuwania jakichś elementów strony, no to chwila, moment, ale to samo robią wszystkie tule do translacji. A no tak, oczywiście. Z różnego typu. A co więcej,
najważniejsza rzecz, to są wszystkie dodatki do accessibility dla osób, które są visually impaired, nie? Czyli niedowidzące. No i one przecież nie wpływają na, w żaden sposób na prawo autorskie i inne podobne tego typu rzeczy. No powiem ci szczerze, powiem ci szczerze, że jak to słyszę, to jest dla mnie niesamowite, bo to brzmi niesamowicie racjonalnie. Aż jestem zdziwiony, że to jest faktyczne orzeczenie sądu, a nie jakaś wypowiedź kogoś, kto się zna na temacie. Bo często jest tak, że w sądach zasiadają osoby, które nie są w pełni zaznajomione z tematem, a tutaj ktoś podszedł do tego mega rzetelnie. I podoba mi się, strasznie mi się podoba to orzeczenie. Już abstrahując od faktu, jakby ten adblock jest legalny czy nie, no to podejście pod tytułem nie, akurat ta sprawa, copyright infringement, i w kontekście właśnie, tak jak mówisz, nakładek do tłumaczeń, a przede wszystkim tych nakładek dla accessibility, no bardzo mi się podoba takie podejście całościowe, tak, spojrzenie na sprawę szerzej i no jestem ukontentowany, wyjątkowo ukontentowany, a to mi się nie zdarzało, jak czytałem niektóre wyroki, bo zastanawiałem się nad tym, kto taki wyrok wydał, a teraz chciałbym wiedzieć, kto taki wyrok wydał, bo chciałbym naprawdę pogratulować, szczerze. No, to prawda. Co ciekawe, widzę tutaj, że to jest już kolejna sprawa z tego, co tutaj się działo, bo druga podobna sprawa była, co ciekawe, w Hamburgu. I tutaj też oczywiście ta sama firma wygrała w bardzo podobny sposób, więc to powoduje precedens w niemieckim sądzie. Axel Springer, co ciekawe, mówi całkowicie wprost, że nie zamierza tutaj w żaden sposób zostawić tego. No i pomimo, że sprawa została już odroczona i gdzieś tam stwierdzono, że no niestety, ale firma IO jest tutaj wygranym, to Axel Springer chce złożyć apelację. Oczywiście. No oczywiście, że będą składać apelację, ale powiem szczerze, że tutaj brzmi naprawdę... W sensie cała ta argumentacja wyroku brzmi bardzo bulletproof, tak? Że nie ma dziur, więc wątpię, żeby ta apelacja coś dała, chyba że pojawią się jakieś nowe fakty. Natomiast wydaje mi się, że tutaj może być zły wektor ataku, tak? Czyli powiedzieli o tym copyright infringement. Nie wydaje mi się, żeby tutaj dało się po prostu ugryźć, chyba że zmienią podstawę, tak? Czyli powiedzą, że to im obcina zyski w jakiś tam sposób sensowny, uargumentują i zmienią trochę narrację, to może widzę tutaj szansę na apelację, ale jeżeli będą apelować w tym samym tonie, no to wydaje mi się, że mogą być przegrani z góry. Dobra, to teraz taka ciekawostka co do fakera. Wrócimy sobie do biblioteki z ostatniego odcinka, czyli sprzed tygodnia. Jak dobrze pewnie kojarzysz z tym, było to całe zamieszanie z fakerem i jego usunięciem z NPM-a, właściwie nie do końca jego usunięciem, tylko niedziałaniem, później usunięciem na chwilę całej biblioteki z GitHuba i z NPM-a, później przywrócanie go. No, było tego mnóstwo i ciekawostka jest taka, że część deweloperów wkurzyła się na to, co zrobił Marak, Squares, i stwierdzili, że tego tak nie zostawią, więc po prostu stworzyli własny fork Fakera. I złożyli się w 8 osób, każda z nich pracuje totalnie w innej firmie. Do tego udało im się stworzyć własną organizację na GitHubie, stworzyć organizację wewnątrz Open Collective i udało im się fundusze przerzucić częściowo ze starego kolektywu dla Fakera do nowego. Mieli parę rozmów na ten temat, tym bardziej, że miało to znaczenie względem funding YAML-a, żeby napisać, kto rzeczywiście funduje Fakera. No i oczywiście jako, że to był fork, był zapis o Maraku, nie chcieli tego tak zostawiać, więc udało im się to w miarę ogarnąć. No i mają naprawdę bardzo wiele planów. Jedną z nich to jest to, że chcą dodać ASM-a jako support. Chcą dodać, przenieść się z Browserify na rollup lub Vite'a, usprawnić docs, usprawnić testing infrastructure,
dodać Interactive Playground na przykład, czy dodać kompatybilność z Node'em 18. Mm-hmm. Naprawdę mają fajne plany. Wygląda to super, tym bardziej, że oni wprost mówią, że to jest dla nich paczka, która ma być wykorzystywana w wielkich korporacjach. Oni sobie z tego zdają sprawę, że oni budują paczkę dla innych aplikacji, z których korporacje mm-hmm. korzystają. I to jest super, że ktoś jest tego tak bardzo świadomy, że tworzy forka z czegoś, co już było i gdzieś miało problem z maintenance'em, że tak, my sobie zdajemy z tego sprawę, będą na to pieniądze i będziemy to utrzymywać. Bardzo fajnie. No tak. Znaczy, ja oczywiście tutaj myślę, że warto wspomnieć, że ta cała sprawa nie jest czarno-biała i jest trochę skomplikowana. Natomiast też przeglądałem dokumentację, czytałem ich tłumaczenia różnych rzeczy. Bardzo fajnie jakby zmodernizowali tę aplikację, znaczy Boże, bibliotekę. I też tam, bo to jest tak, że zebrali paręnaście forków pod jeden szyld, bo to też jest tego kwestia, że wszystkie forki, które w poprzedniej Fakerach się pojawiły, zebrali w jeden, pod, tak jak mówisz, jedną organizacją, z 8 osobami, które się nią zajmują. Przekazali, bo tam też rozdzielili to fundowanie, zwrócili należne pieniądze poprzedniemu deweloperowi. A teraz ten nowy Open Collective, tak jak mówisz, będzie fundował development bieżący, więc mi się podoba, natomiast sama sprawa tego Fakera, to tak jak już wspominaliście w ostatnim odcinku, no to jest temat debaty i każdy może mieć jakieś swoje zdanie i myślę, że jak najbardziej powinien, to nawet do tego bym się skłonił, że każde zdanie jakieś powinien mieć. Niekoniecznie jest to takie proste zdanie jak to, że on nie miał racji, a ten miał rację. Wydaje mi się, że prawda. Czy prawda jest tam, gdzie jest prawda, ale więc nie ma, nie, bo chciałem powiedzieć, że prawda jest pośrodku, ale to nie jest do końca prawda, no prawda jest jedna. Natomiast jeżeli chodzi o interpretację i odpowiednie zachowanie wokół niej, no to tego jest już trochę więcej i jest to trochę bardziej skomplikowane. Ale to też powtórzę to, co mówiliście w ostatnim odcinku, czyli że to chyba trzeba byłoby nagrać jeszcze odcinek specjalny, gdzie po prostu tylko można byłoby o tym debatować, bo tutaj jakby jest dużo rzeczy po kolei, które się zebrały na to wydarzenie z Fakerem i każde z nich można by rozpatrywać w wielu aspektach i tak naprawdę no nie chcemy zapychać kolejnego odcinka długo chyba debatę na temat Fakera, tylko ewentualnie jakieś dodatkowe medium wykorzystać, żeby o tym podyskutować. Dokładnie tak. Więc jeszcze raz przypominam, jeżeli chcecie usłyszeć, co my myślimy tak naprawdę o tym, co się zadziało w Fakera, bo oczywiście będą to nasze subiektywne odczucia wobec tego, co się w ogóle dzieje w świecie open source'a, to dajcie znać. Wtedy stworzymy taki odcinek najpewniej o tym podyskutować. A ja chciałem tylko jeszcze dodać trochę prywaty, że przed tym odcinkiem Piotrek powiedział mi, żebym odsłuchał poprzedni, żeby się do niego odnieść. I byłem pewny, że chodzi właśnie głównie o Fakera, o to, żeby się odnieść do Fakera, w związku z tym, że te zmiany się wydarzyły. Jechałem sobie grzecznie autem, sam, i zacząłem sobie słuchać podcastu. I moje imię padło tyle razy w tym podcaście, że aż szczeliłem buraka sam przed sobą, bo każde rozwiązanie gdzieś tam, w sensie moje nazwisko padało przy każdym, w sensie imię padało przy każdym state management toolu i przy Fakerze powiedzieliście, że fajnie było posłuchać, fajnie było mi strasznie miło, także dzięki wam za to i zrobiliście mi dzień, szczerze mówiąc, jak wtedy, no ale też poczułem się trochę zawstydzony. Także dzięki jeszcze raz i było mi bardzo miło. Tyle. Nie, przyjemność po naszej stronie i oczywiście z chęcią zawsze słuchamy o tym, jak opowiadasz, czy to o nowych małych bibliotekach, czy właśnie tak jak chciałbym usłyszeć twoją opinię w pełni o tym, co się dzieje właśnie w open source w tej chwili, biorąc pod uwagę to, co się zadziało i z Fakerem, i z Colors.js, i z paroma innymi tak naprawdę wcześniej bibliotekami, które gdzieś tam bywają i nagle znikają nam z eteru, nie wiadomo dlaczego. Więc jakby tutaj na pewno by się przydało więcej komentarzy. Tak, no a ja tylko chciałem podziękować, że w sumie tak naprawdę, bo to jest pierwszy odcinek w nowym roku i w zeszłym roku tak naprawdę jestem w Espresso jakby już dłużej niż poprzedni rok, ale ten poprzedni rok był taki najbardziej intensywny, więc pozostaje podziękować też za ten cały rok wspólnej w sumie nagrywki. Może nie za częstej, bo jest jak jest, ale gdzieś tam paręnaście razy miałem okazję się, może paręnaście to przegięcie, ale parę razy się pojawić i nagrać coś razem, więc mi jest strasznie miło, że w nowy rok też wchodzimy razem. No i co? I w sumie chyba tyle na temat tego Fakera, a więcej w odcinku specjalnym, jeżeli ten się odbędzie. Tak, dokładnie. Jeżeli ten się odbędzie, dokładnie tak.
Dobra, słuchajcie, to jest tyle, jeżeli chodzi o odcinek 67. Zapraszam do komentowania, subskrypcji i ogólnie o tym, żebyście też dołączyli do naszego Discorda. I tyle. Słyszymy się za tydzień. Najprawdopodobniej nie ze mną i nie z Frankiem. Jeżeli się nie mylę, to będzie Julek i Łukasz. O, będzie Julek i Łukasz. No to oni będą w waszych dziurkach usznych. Tak. Będę mówić o fejkerze. Ja no nie będę mówić o fejkerze, ale chyba coś się wydarzy jeszcze, bo tak widzimy, tam wszystko jest gorące, więc może jeszcze coś, ale chyba się studzi powoli, więc może już tego fejkera powolutku odpuścimy. To dzięki zatem i do usłyszenia. Dzięki, cześć.